Siemaneczko ludziska, z tej strony Kuba i witam was w kolejnym odcinku z mojego zetorka, a raczej vlogu. Dzisiaj sobie, jak widzicie, orzemy na... znaczy nie, może nie na, tylko na zimę. O, może tak. Orzemy sobie na zimę. Dosyć długo padało, bo za jakiś tydzień non stop deszcz. Ale dzisiaj postanowiłem sobie wyjechać, spróbować, jak to będzie szło, na taką w miarę lekką ziemię, bo jest taka jakby górka. Przeważnie to było, najlepsze warunki były, więc postanowiłem, że dzisiaj też będzie dobrze i jeszcze nie jest najgorzej, wam powiem. Czekajcie, włączę sobie trochę ogrzewanie, bo mi szyby parują. Było tutaj zasiane żyto, teraz będzie owies na przyszły rok. Trochę się wysiało, ale to jak u wszystkich chyba na, po każdym kombajnie, więc to raczej nie po kombajnie, bo rośnie całością, a nie jak pokosy leżały, więc raczej nie po kombajnie, tylko tak po prostu się wysiało pewnie. Zresztą u wszystkich, nawet jak muczyły klasy, nie klasy, też rosło, także nie wina kombajnu. Orzemy sobie trójką, jak zwykle 1800-2000 obrotów maksymalnie. Orka na jakieś 19 cm, 18-19, bo tu jest piasek, jak jest głębiej, o widzicie, nawet tutaj jak zaczynałem i tam przed chwilą zjechałem, to wysypuje się żółta ziemia, a mi ta żółta ziemia jest do niczego niepotrzebna na tym polu, także nie orzemy tak aż zbyt głęboko. Taka już maksymalna głębokość na te pole, naprawdę mamy raz, dwa, trzy słupy na tym polu, trzeba je omijać niestety. Już od jednego sobie odorałem teraz, więc przed odcinkiem, przed vlogiem, więc już mam gotowy, tylko odorać, a od tamtego to już sobie jakoś tam poradzimy. Znaczy poradzimy w sensie takim, że nie będę musiał go w koło oborywać, tylko po prostu przejadę obok z jednej strony i obok z drugiej, będzie git. Tutaj jednak jest ten słup szeroki, więc trzeba było go oborać dookoła. Przejdzie ładnie nam. O, elegancko. Zobaczcie, tutaj przy tym słupie nie wiem co jest, ale się takie odkładnie rwą. Nie wiem czemu jest tak mokro, czy jak. Aż koła mnie rą. A tu jest naprawdę piasek. To jest najgorsza ziemia w okolicy. Znaczy może nie najgorsza, ale najlżejsza. Tu się zawsze kurzy i tak dalej, i tak dalej. A zobaczcie. Zator ma ciężko dość w niektórych miejscach, ale nie wiem czemu, ale takie się aż najgorzej przy tym słupie, takie aż się odkładnie nie rozsypują, tylko się po prostu ciągną. Więc jest dosyć mokro. Jeszcze dzisiaj w nocy całą noc padało, bo graliśmy sobie w farminga do jakiejś drugiej w nocy, to o drugiej w nocy jeszcze padało, słyszałem, waliło parapet. Także mokry rok, mamy mokrą jesień w tym roku. A jeszcze mam poplon do zaorania, ten co mieliście vloga z siewu jego. Więc urósł sobie, wam powiem. Mam tą słomę ogólnie i brałem ostatnio słomę miesiąc temu. Brałem sobie miesiąc temu i ten poplon mi się wydawał taki, no kurczę, nie wchodziłem w niego, tylko tak na brzegu, no to mówię, a pewnie do kolan to się ładnie włoży i tak dalej. A wczoraj brałem, nie wczoraj, tylko kiedy brałem? W poniedziałek albo we wtorek brałem słomę kolejną i sobie w niego poszedłem tak przejść się w ten poplon. No to ma 1,20 m, jakiś ponad do pasa jest. I teraz będę musiał go wałować chyba, bo ciężko będzie go tak przyorać. Vloga na pewno wam nagram, bo to jest naprawdę ciekawa akcja.
jak się Kuba wkurza, bo na pewno się będę wkurzał, bo jak się będzie mi pchał, albo się nie będzie przyoliwać, to będę zły. A mi się zachciało poplądu oczywiście, bo mówię, a zasiejemy sobie popląd, pewnie duży nie urośnie, bo to było sianie 18 sierpnia, to już też dosyć późno. Dwa lata temu siałem na tym samym polu popląd, to była taka stróża, że w ogóle nie urósł, to mówię, pewnie urośnie taki do kolan i się go woże ładnie. No to sobie urósł do kolan, niestety jakiś 1,20 m, więc teraz trzeba się pomęczyć trochę, ale zawsze coś tam da. Zamiast obornika czy czegoś, wiadomo, że nie zastąpi, ale zawsze coś pomoże. Zawsze coś pomoże. Druga sprawa to taka, że aktywność wasza na moim kanale. Wasza aktywność na moim kanale mnie przeraża. I tak się zastanawiam, czy nie nagrać odcinka o tym oddzielnego, czy nie mówić wam tego po prostu we vlogach, odcinkach z FS-a i tak dalej, i tak dalej. Ale po prostu jest tragiczne. Ludzie, mam 4,5 tysiąca subów. A gdy odpalam live'a, to przez 10 minut, to przez 10 minut na live'ie uzbiera mi się 4 osoby, 5 maksymalnie, w tym jedna ja, bo czytam czat. I co wy mi na to powiecie? Nie wiem, czy nie macie naprawdę czasu teraz, czy szkoła, czy co tam innego, ale to jest przerażające, to jest szkoda internetu mojego, bo ja siedzę. Zresztą siedzimy, bo u siebie to jest podobnie. Po nocach nagrywamy dla was, żeby zdążyć coś tam wrzucić i tak dalej specjalnie. Staramy się robić te live'y, jakieś tam gry z widzami macie, wszystko macie. No a kurczę, aktywność jest tragiczna. Kiedyś, znaczy kiedyś, Jakiś miesiąc temu aktywność pod filmami była od kilka tysięcy wyświetleń, u mnie bynajmniej. Nie wiem, jaskółkowe, jak zaczynaliśmy w ogóle wszystkie filmy, tam prezentacje map i tak dalej, to miałem dużo mniej subów, a aktywność była 3, 4, 5, nawet do 7-8 tysięcy dochodziły wyświetlenia. Łapek też było sporo, a teraz jak mam przez 2 dni 400-500 wyświetleń, to jest max. No, nie wiem, co się dzieje. Czy nagrywam dla was coś, zobaczcie jak się odkładają, odkładnie. Czy nagrywam dla was coś, co was nie ciekawi? Czy mam wrócić do nagrywania, tak jak na początku mojego kanału, ujęć? Ale ciężko ma. Dosyć mokro wam powiem. Z tej strony jest jakoś mokrze, nie wiem czy, co tu jest, ale niby to pole jest takie dosyć równe, ale tu, tam przy tym słupie jest taki domek, z dwóch stron się ta woda chyba zbiera i dlatego jest tak mokro. A nawet widać po tym, jak się kółko oblepiło od pługa, zobaczcie. Powiem wam, że jeszcze w takich jakichś mokrzejszych warunkach nie orałem nigdy. Przeważnie orze jak jest sucho i nigdy się nie próbowało, że ten... Zresztą nie było takich lat, że nie było kiedy zaorać, to się orało w takie pogody. No ale dzisiaj niestety już jest dosyć późno, znaczy dosyć późno. Wiem, że jeszcze niektórzy sieją pszenicę i tak dalej, ale niektórzy już mają i tak zaorane już na zimę. Ja jeszcze nie mam, dlatego już mówię, ruszę. Bo nadają cały czas deszcze i deszcze, jeszcze raz deszcze. No to kiedy to założę? Jak jeszcze więcej będzie padać, to jeszcze gorzej będzie, także... Pierwszy raz chyba w takich cięższych troszkę warunkach, że zator się ślizga. Z tej strony jest dobrze, najgorzej jest tam od drogi. No ale jakoś damy radę, myślę.
Zobacz, czy tu jest sucho w miarę, bo idzie jak dzik kukurydzy. Ciężarówki jeżdżą, buraki rozwożą, już odwożą, rozwożą, nie wiem. Jedzie sobie jakiś pan z ciężarowym od buraków, drugi jedzie od bydła. Napiszcie w komentarzach, jak tam u was, jak tam warunki w polu, jak siewy, czy jeszcze siejecie, czy już macie zasiane, czy jeszcze orzecie, czy jeszcze nie ruszyliście w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Piszcie w komentarzach śmiało, ja sobie poczytam, bo w sumie to jest ciekawe, jak tam w innych częściach Polski, bo wiem, że u nas to tak, kurczę, no kukurydzę na przykład, czy coś, no to ciągają się po 2-3 traktory jedną przyczepę, bo nie mogą wjechać, jeszcze szczególnie na tych niedrenowanych polach. Z orkami też jest ciężko, jeszcze na tych cięższych ziemiach, w ogóle tam wody stoją i tak dalej. Czekajcie, tutaj to sobie już cofnę do samej drogi, bo potem jak będę odorywał, to zostanie mi taki róg, a tak to będzie ładnie odorane. Tak, vloga dzisiaj mamy, czekajcie, zaraz wam powiem, co dzisiaj mamy za dzień. Co mamy dzisiaj za dzień? Vloga postaram się wrócić zaraz jutro, w sensie 27, albo pojutrze, 28, to już zależy z tego, jak się wyrobi, jak mój internet będzie służył mi i tak dalej. Także postaram się go już zaraz wrzucić od razu, a potem jeszcze będą dwa vlogi z wałowania tej nieszczęsnej gorczycy. Z wałowania tej gorczycy i z czego? Z orki poklonu. Tam wiecie, co tam jest jeszcze, tam jak jest taka zarośnięta kępa, to jest tam wodociąg idzie i tam jest, jakby to wam powiedzieć, taka zasuwa, że się zakręca dopływ wody tam do innych, do budynków, co tam idą, tam budynki są, nie wiem, gdzieś tam jeszcze, dokąd to dokładnie idzie, ale wiem, że do tamtych na pewno. Jakbym to upierdolił, no to by był problem, więc trzeba uważać na to, zawsze trzeba o tym pamiętać. Gdybym ja, jakbym to urwał i by woda zaczęła lecieć. O kurde. Więc lepiej tego nie urywać, lepiej zostawić metr, niż potem mam mieć problem jakiś. Podejrzewam, że trzeba by było zaraz płacić za to wszystko, bo jak żeby inaczej, przecież oznakowane jest, bo jest w rowie stoi znaczek, że tam jest wodociąg i tak dalej, także by była moja wina, więc lepiej ominąć, a nie robić sobie problemów. Przejadę jeszcze w tamtą stronę, już kawałek mam zaorany, jeszcze mam tam. Tam widzicie, jest żyto zasiane, też moje. Tam jeszcze będę musiał kamienie zebrać, dwa leżą, wyorały się tym gruberem. To będę je musiał zebrać. I co tam? Myślę, że jak nie będzie padać, to jutro albo pojutrze w sobotę może spróbuję tą gorczycę ruszyć, bo tam jest cięższa ziemia, już tam jest bardziej mokre jeszcze mi tam jest. Jak kolejny był po przyczepie, jak wróciłem słomę, to woda stoi. I jeszcze to pole się schodzi z dwóch stron w dołek, więc na tym dołku jest super mokro. Znaczy może woda nie stoi, ale jest tak grząsko. Ale najgorzej jest dostać się, no, ta górna warstwa, niżej już jest w miarę twardo, więc najgorzej będzie zacząć po prostu.
pierwszy przejazd, ale damy radę. Ludzie nie takie rzeczy orają. Bo jak nie Zetor, to kto w sumie, nie? Zarałem sobie już tam, odorałem od drogi, od rowu i tak dalej, tam poprzeczny, jak mam zrobiony, już tutaj sobie kawałek zaorałem. Jak widzicie, ile tu będzie przejazdów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z 8 przejazdów i tam 8 przejazdów, z 16 przejazdów sobie zrobiłem i wróciłem do was. Teraz sobie weźmiemy tam te kamienie, co tam leżą, jak dojadę do brzega. Przy okazji wam pokażę pług. Albo weźmiemy sobie, wiecie co, jeszcze przejadę sobie, za dwa przejazdy dopiero wezmę, bo nie chcę mi się jechać tak daleko, tak to sobie zatrzymam się tak na wysokości tych kamieni i sobie je wezmę w ręce, położę sobie jakoś na pług albo nie wiem, gdzieś do traktora czy gdzieś i zabiorę je stąd, a żeby mi nie przeszkadzały. Jeszcze myślę, że z pół godzinki orki, poprzeczniaki i tak dalej, jeszcze potem i do domku. Jak widzicie, sporo kamieni na tym polu już i tak kilka wyraliśmy, nie wiem czy widać, ale tam na samym końcu pola taki leży wielki, to naprawdę na dwa ciągniki go z tego, z ziemi wyciągaliśmy, bo nie dał rady Zetor. Naprawdę mega duży. I cały czas, co roku, co orze, może nie na tej części bardziej, ale tam gdzie on dalej zboże i tak dalej, jest masa kamieni, co roku te 3-4 wyoruje i do takiej sporej wielkości. Czekajcie, ja sobie teraz... Tutaj sobie trzeba odorać od słupa. Nie mówcie, że się nie zmieszczę, no. Ach, te słupy. Okej. Jest dobrze. Ten pług ma downa ogólnie przy odorywaniu miedzy, przy odorywaniu przy słupach i tak dalej, bo go kurde ściąga. Te kółka jest źle zrobione. Koło powinno być zrobione trochę po skosie, a nie tak na prosto kurde jak stoi jak... Nie będę gadał już co, ale... Ale zobaczcie, jest tak pionowo i one wtedy nie kurcze, jak jedzie pomiędzy, no to się tak... Źle zachowuje, no źle, naprawdę, ściąga go, przekrzywia się jakoś, nie wiem, no nie idzie tego tak ładnie ustawić, jeszcze jak krój by był, to może coś by tam, ale odorywanie tym pługiem to jest istna porażka, naprawdę, kto wymyślił to koło w tym pługu, to powinni go na suchej gałęzi powiesić, naprawdę, ja nie żartuję, dlatego nie kupujcie, nie, obrotówki tylko i wyłącznie obrotówki. Jeżeli ktoś kupuje taki pług, to uwierzcie mi, że za 2 lata będziecie mówić to samo co ja. I będziecie mówić wtedy, o, Kuba miał rację we vlogu, tak. Nie kazał nam kupować, a my kupiliśmy i się teraz męczymy. Tak będzie, zobaczycie. Także nie, broń Panie Boże, weź tego do ręki, dziadostwo. Co z tego, że to ładnie orze, jak tym się męczysz tylko. A przede wszystkim ciągnik się męczy przy podnoszeniu go. Bo to jest długie jak gówno. Bez sensu te pługi są wymyślone. Ale była na nie taka moda. Gorąco mi jest. Była na nie taka moda i...
Taki też sobie kupiliśmy jako, jak każdy sobie kupował. A teraz żałujemy, bo byśmy dołożyli parę tysięcy, byśmy mieli obrotówkę. No ale cóż poradzić, jak nic nie poradzisz. Można przehandlować zawsze, nie? Jakiś samochód się zatrzymał na drodze, tutaj przy polu mi. Co, on by chciał ode mnie coś? Chyba nie. Warszawiak jedzie, ubrany w koszuli, jakiś handlowiec albo coś w tym stylu. Nie. La 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 la. Jeżdżę z tej bruzdy pedale. Możemy sobie w miarę ile się da. Resztę się przeciągnie agregatem na wiosnę i będzie gitara. Nie mówcie, że nie, przecież nie będę takiego słupa w koło porywał, bez sensu. Nawet nie wiadomo, jakby to oporać, także będzie git. Gitara się ma. Ej, akurat te kamienie chyba mi wyjdą na samej bruździe. A może nie, tu gdzieś bruza będzie, podejrzewam. Tak z metra od bruzdy te kamienie leżą. Z tej strony się lepiej orze niż na tym dłuższym kawałku poprzednio. Jakoś bardziej sucho jest. Znaczy nie sucho, tylko ta ziemia jest taka jakaś. O, patrzcie, jaki pan jedzie sobie. Ale zasuwa, powoli zsuwa. Niczym w FS-ie. Nie to z 60 na godzinę. Zatrzymajmy się na chwilę i wysiądźmy. Łocie, panie, mój sprzęt do nagrywania by poszedł. By poszedł. Staltech, kurde. Mam nadzieję, że nie spadnie. A drugi gdzie włożymy? Powiedzcie mi, znaczy mi już nie powiecie, bo ja nie słyszę. Dobra, do tego. Do dzięki. Okej. Będzie git. Ubrudzi mi się trochę w ciągniku, ale nie szkodzi. Czekajcie, ja sobie go wezmę tutaj bardziej, żeby mi się szyba nie zbiła żadna czy coś. Okej. I jedziemy dalej. Kierownica mi się ubrudziła. Ręce. Jest gitara. Potem jak dojedziemy w drugą stronę, to sobie ją zrzucę. Gdzieś tam na bok na razie.
zrzucę sobie na bok i będę kończył vloga akurat na tym zrzuceniu. I co? I zapraszam Was na kolejne vlogi. Myślę, że jak będzie pogoda, to gdzieś w przeciągu tygodnia powinny się pojawić jeszcze, znaczy chociaż jeden z nich, bo nagram jeszcze dwa vlogi będą ogólnie. Z orki i z wałowania tego. Z orki poplonu i z wałowania poplonu. To będą dwa vlogi. I ten jest trzeci, a potem w zimę, nie wiem, dajcie jakieś pomysły, czy nagrywać dla Was, nagrać dla Was jakiś się przejazd, czy po polach ze torem w zimę, czy nie wiem, czy może przywóz słomy na podwórko, w zimę też zrobimy, zobaczymy jak to nam wyjdzie i jak będziecie ogólnie oglądać, bo jak ma się, ma być po 107 czy po 200, to szkoda mojego czasu, tak, że tak powiem, bo jednak zrenderować to i takiego vloga też trzeba chwilę poświęcić. Może nie ja poświęcić muszę tego komputera, a jak komputer renderuje, no to ja wtedy nie mogę go używać, bo zajmuje mi 100% procesora renderowanie i no i wtedy ani pograć, ani nagrać, ani spać, ani się położyć. Naprawdę. Dlatego mówię. Będzie aktywność, będą vlogi, nie będzie aktywności, nie będzie vlogów. Będę sobie nagrywał tylko dla siebie, nie dla siebie, bo on lubi oglądać i tak dalej. Dla całej reszty. Ale no, wszystko wyjdzie w praniu. Ja sobie cofnę tam. Te kamienie sobie zrzucę na razie na bok. I będę kończył. Muszę ten mikrofon poprawić swój. Piękny. Dobra. Gitara jest. Myślę, że jest gitarson. Czekajcie. Zasunę sobie bluzę, żeby się nie przeziębić. Mam nadzieję, że mnie słychać jakkolwiek jeszcze. Dobra. Ale woda, ło! Ciepanie! Nie spodziewałem się takiego chlupu. Jeszcze raz. Chlup. Dobra, potem sobie go wezmę stąd. Na razie niech sobie leżą. Niech sobie leżą na razie, a potem sobie je stąd zabiorę, ale na razie będą mi przeszkadzać, więc... mogą na razie leżeć i co? I ja myślę, że będę kończył tego vloga. Mam już za 30 minut, podejrzewam. Widzicie, to już rany jest spory kawałek dość. Zostało mi tylko tutaj parę przejazdów, wyorać bluzdę, poprzeczniak i ten drugi poprzeczniak i jadę sobie do domu, na dziś wystarczy. Jadę do domu montować film na ujęcia, bo taki nagraliśmy ze stopkowa V5. Nie wiem, czy zobaczycie go najpierw, a potem vloga, czy najpierw vloga, a potem ten film, zobaczymy jak to wyjdzie. A ja dzisiaj Wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapeczkę, suba i dzwoneczek, pamiętajcie o tym, bo to jest w sumie najważniejsze i do następnego, cześć!